W godzinach nocnych z niedzieli na poniedziałek doszło do zawalenia się regałów w magazynie wysokiego składowania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sieradzu. O zdarzeniu oraz podjętych działaniach rozmawialiśmy z wiceprezesem zarządu. Uległy zawaleniu regały magazynowe, na których składujemy mleko. Były to regały wysokiego składowania. Nikomu się nic nie stało. Zniszczeniu uległ towar na tych regałach. Podjęliśmy działania razem z policją i strażą pożarną, żeby to zabezpieczyć. Natomiast w dniu dzisiejszym prowadzimy dalsze działania ze starostwem powiatowym i ze strażą pożarną, ze specjalistyczną jednostką z Łodzi od spraw katastrof budowlanych, żeby to jak w najszybszym czasie zabezpieczyć i uporządkować. Czy wiedzą Państwo już, dlaczego doszło do tego zdarzenia? Nie wiemy. W tym czasie przebywał na magazynie jeden pracownik na etacie wózkowego, który twierdzi, że odkładał palety na inne pole odkładcze niż to, które uległo uszkodzeniu, zawaleniu. Prowadzimy teraz kontrolę konstrukcji budowlanej w celu ustalenia, czy nie zagraża dalszemu zawaleniu i żebyśmy mogli podjąć działania usuwania szkód. Jak duże są te straty? Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie oszacować, ale zniszczeniu uległo około 2000 palet towaru. O szczegółach tego zdarzenia będziemy informowali w kolejnych programach.